Józ Zabiegałow, jeszcze tak naprawdę 15-letni skoczek z Rosji, a to już reprezentant Austrii Lukas Dilic, 16-latek. Lukas Dilic bierze głównie udział w zawodach FIS-cupowych, a przede wszystkim w zawodach Alpen Cup, czyli Pucharu Alpejskiego. To jest taka czwarta liga, można powiedzieć. Ładny, daleki skok. Pięknie pofrunął Lukas Dilic wysoko nad zeskokiem z Kalite i będzie to bardzo dobry wynik. Poczekajmy na oficjalne ogłoszenie werdyktu. 98,5 metra. To na pewno pozwoli młodemu Austriakowi wysoko być w klasyfikacji pierwszej serii. Ciekawe, jak poradzą sobie jego rywale. Wczoraj także daleko skakał Łukasz Dilic, szczególnie w drugiej serii treningowej, kiedy tu także pofrunął 98,5 metra. Mark Ganzeres to kolejny zawodnik, pierwszy z reprezentantów Niemiec. Widzą Państwo doskonale znana twarz trenera młodzieży niemieckiej Peter Owain, były szkoleniowiec pierwszej kadry reprezentacji Niemiec, a w powietrzu jego podopieczny Mark Ganzerer. Także ładnie, także daleko, w granicy, myślę, punktu konstrukcyjnego, może nieco bliżej. A więc jednak metr dalej, 96 metrów, taką odległość osiągnął Mark Ganzerer i oczywiście on w tej chwili będzie na drugim miejscu, prowadzi Lukas Dilic, przypomnę, 98,5 metra, na miejscu trzecim jak na razie Michał Zabiegałow, a to Mark Ganzeres, reprezentant Niemiec.